Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i tym razem jest to seria wskazówki. I chciałam Wam troszeczkę poopowiadać o przyimkach czasu, trochę Wam pomóc je lepiej zapamiętać, bo ciągle z tym są gdzieś problemy. Na przykład jak moi uczniowie opowiadają mi, co robili podczas weekendu, to gdzieś właśnie tutaj mylą im się przyimki. A mówię o przyimkach at, in i on. I zobaczcie, napisałam Wam tutaj taką tabelkę. Wypisałam tutaj różne jakieś słówka związane z czasem. I chciałabym, żebyście się na chwilkę zastanowili. Możecie sobie zatrzymać nagranie. I do której tej kolumny przypisalibyście przyimek in, do której at, a do której on? Zastanówcie się na chwilkę. Jak będziecie gotowi, to do mnie wróćcie, bo ja Wam teraz troszeczkę o tym poopowiadam. Na pewno już wiecie, że tutaj do tej pierwszej pasuje nam on. Do tej drugiej pasuje at. A do ostatniej pasuje in. I właściwie powinnam teraz już zakończyć odcinek, bo wszystko jasne. Ale jak to zapamiętać? Jak zapamiętać sobie, że właśnie tutaj z tymi wyrażeniami czasów używamy on, z tymi at, a z tymi in? Spróbuję Wam troszeczkę pomóc. Zobaczcie, on używamy z dniami tygodnia. I żeby sobie to fajnie zapamiętać, to zapamiętajcie sobie to na przykładzie poniedziałku, tak? On Monday. Bo zobaczcie, w słowie poniedziałek to on się ukryło. Wszyscy widzicie, tak, że tutaj nam ukryło się on. Czyli jak to będziecie pamiętać, to już będziecie pamiętać, że z dniami tygodnia używamy on, czyli on Monday, on Tuesday, on Wednesday i tak dalej. Ponieważ to jest dzień, tak, poniedziałek i każdy inny dzień tygodnia to jest dzień, to zapamiętajcie sobie, że on używamy również z innymi dniami. Czyli zawsze, jak będzie jakiś dzień, na przykład moje urodziny, my birthday, albo na przykład święta, tak? Christmas Day, czyli dzień w święta. Albo na przykład, jak mamy pełną datę, niekoniecznie musi być rok, tak? Ale jest dzień i miesiąc, no to to też jest jakiś dzień, tak? I dlatego też powiemy on the 2nd of June, ok? Czyli 2 tutaj mamy czerwca, ok? Tutaj mamy jeszcze Friday morning, czyli to też jest, tutaj akurat jest piątek rano, ale do tego za chwileczkę jeszcze sobie wrócę. Dobrze? Czyli zapamiętajcie sobie, dlaczego tutaj używamy on, tak? Dlatego, że to wszystko jest jakiś dzień. Czyli jak będzie day, to będzie on. Co teraz at? Jak sobie zapamiętać at? Zobaczcie, tutaj pierwsze słówko to jest a party, tak? Bo mówimy na imprezie, to mówimy at a party. I teraz wszystkie te pozostałe słowa możemy troszeczkę w jakiś sposób skojarzyć sobie z imprezą. No bo zobaczcie, Christmas, czyli święta Bożego Narodzenia, Easter, to jest w pewnym sensie jakaś tam dla nas impreza, tak? Czyli pamiętajcie, że mówimy at Christmas, at Easter, tak samo weekend. Weekend to też impreza, czyli powiemy at the weekend, albo na przykład obiad, czas obiadu, to też w pewnym sensie jest jakiś odpoczynek, tak? I też możemy sobie coś poświętować, czyli też powiemy at lunchtime. Tutaj specjalnie napisałam the time, dlatego żeby też dać Wam to skojarzenie, że o każdej godzinie też powiemy at 8 o'clock, at half past 7 i tak dalej. No i noc. No w nocy też zazwyczaj odbywają się imprezy, więc też zapamiętajcie sobie, że mówimy at night. Ta noc jest troszeczkę inna, bo z pozostałymi porami dnia mówimy in, tak? Czyli będzie in the morning, in the afternoon, in the evening. I tak jak Wam już powiedziałam, wrócimy sobie tutaj. Pamiętajcie, że dzień jest zawsze ważniejszy. Czyli jeśli pojawi nam się taki jakby zlepek dnia, tygodnia z porą dnia, to wtedy powiemy
on Friday morning, ok? Czyli dzień jest ważniejszy niż pora dnia, dlatego tak powiemy. Dobrze, ale co jeszcze mamy tutaj? In użyjemy też z miesiącami, tak? Czyli tutaj mamy na przykład czerwiec, in June, in May, in April. Użyjemy też z porami roku, tak? Czyli powiemy in the summer, in the winter, in the spring. I jeszcze z rokiem, tak? Jak mamy sam rok. Jak już mówiliśmy, jak mamy pełną datę, no to to jest jakiś dzień, to wtedy powiemy on. Ale jak mamy sam rok, to powiemy in, czyli na przykład in 2019. I jak sobie teraz to zapamiętać? Właściwie jeden sposób na to jest taki, że tak samo mówimy po polsku, tak? Bo mówimy w czerwcu, tak? W lato. Czasem mówimy też latem, ale też możemy powiedzieć w lato, nie? Dlatego też po polsku tak mówimy i też mówimy w jakimś roku. Więc to się nie różni od języka polskiego. Ale możecie też sobie ułożyć jakąś romantyczną historyjkę, tak? Na przykład, że mężczyźni, że spotkali dziewczynę, a kobiety, że spotkały mężczyznę, zresztą jak tam chcecie, różnie to bywa. I na przykład ta osoba, którą spotkaliśmy, miała na koszulce napisane in, tak? No i to było w czerwcu, in June, latem, in the summer i w roku 2019, in 2019, tak? Jak wyobrazicie sobie to w takiej historyjce, tą osobę wymarzoną z napisem in, no to wtedy łatwiej nam to będzie zapamiętać. I też przy okazji te pory dnia możecie sobie wyobrazić, co tam robiliście o różnych porach dnia, tak? In the morning, in the afternoon, in the evening. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Czyli tak podsumowując sobie to wszystko, pamiętajcie, że jak mamy jakiś dzień, to mówimy on, ok? I to on jest ukryte w poniedziałku, więc jak zapamiętacie on Monday, to będziecie też pamiętać pozostałe dni. Pamiętajcie, że dzień zawsze wygrywa. Jeśli na przykład spotka się z porą dnia, to wtedy też powiemy on Friday morning na przykład. Każda impreza to będzie at. Tutaj też możemy powiedzieć jeszcze na koncercie, na jakimś festiwalu, to też powiemy at a concert, at a festival, czyli też impreza, tak? At Christmas, Easter, weekend, każdy czas, tak? Time, lunch time, bed time, tea time na przykład, albo godziny, tak? Na przykład at 8 o'clock, no i też w nocy, at night. Bo to też możemy sobie pokojarzyć z imprezą. In będzie z porami dnia, z miesiącami, z porami roku i z latami i możecie sobie wyobrazić to w jakiejś romantycznej historyjce na przykład. Mam nadzieję, że pomogłam Wam i troszeczkę teraz będzie Wam łatwiej przywołać sobie odpowiedni przyimek, kiedy będziecie mówić w języku angielskim. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zachęcam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj w linku, znaczy w linku, w opisie pod filmem zostawię Wam linka do zapisania się na mój newsletter i zapraszam Was też do śledzenia mojego kanału, mojego fanpage'a na Facebooku. Tam co tydzień zostawiam takie króciutkie podsumowanie, co ciekawego działo się na moich lekcjach. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!